poprzednich nagraniach tłumaczyliśmy sobie między innymi, jak zapisać wyrażenie na stałą równowagi dowolnej, odwracalnej reakcji. Jeśli mamy wodny roztwór słabego kwasu, HR, to pod wpływem cząsteczek wody zachodzi jego dysocjacja. Zgodnie z teorią kwasów i zasad Brønsteda, mamy tutaj do czynienia z dwoma sprzężonymi parami – kwas-zasada. Zapiszmy wyrażenie na stałą równowagi dla tej reakcji. Ka równe jest iloczynowi stężenia produktów podzielonemu przez stężenie cząsteczek niezdysocjowanych kwasu, substratu reakcji. Załóżmy sobie, że mamy do czynienia ze słabym kwasem, także stała równowagi przyjmie niewielką wartość, znacznie mniejszą od jedynki. W tej tabeli zamieściłam przykład trzech słabych kwasów. Kwas fluorowodorowy, kwas etanowy, zwyczajowo nazywany kwasem octowym i kwas chlorowy 1. Na podstawie danych zawartych w tablicach fizykochemicznych wypisałam również wartości stałej dysocjacji tych kwasów. Zobacz, kwas fluorowodorowy ma największą wartość stałej dysocjacji. Oznacza to, że iloczyn stężenia cząstek powstałych w trakcie dysocjacji tego kwasu jest największy spośród tych trzech wymienionych kwasów. W takim razie ten kwas w największym stopniu dysocjuje w roztworze wodnym, a co za tym idzie, możemy uznać, że jest on najmocniejszym kwasem spośród tych trzech słabych kwasów. Zamieńmy te wartości stałych dysocjacji na wartość pKa. pKa jest zdefiniowane jako ujemny logarytm z Ka, wartości stałej dysocjacji kwasu. W takim razie, jeśli chcemy wyznaczyć pKa, na przykład kwasu chlorowego 1, to jedyną rzeczą, jaką musimy zrobić, jest obliczenie wartości ujemnego logarytmu dziesiętnego z wartości stałej dysocjacji tego kwasu. Użyjmy kalkulatora i obliczmy wartość pKa. pKa równe jest ujemny logarytm z Ka, czyli ujemny logarytm z 5 razy 10 do minus 8. W naszym przypadku pKa wynosi 7,3. Wiesz, mam pomysł. Zatrzymaj nagranie i oblicz pKa dla kwasu octowego i kwasu fluorowego. A następnie sprawdź, czy Twój wynik jest zgodny z tym, który ja otrzymałam. pKa kwasu octowego wynosi 4,74. Natomiast pKa kwasu fluorowodorowego wynosi 3,46. Moc tych trzech kwasów wzrasta następująco. Najsłabszy kwas to kwas chlorowy 1. Ma on największą wartość pKa, a najmocniejszym jest kwas fluorowodorowy. Ma on najmniejszą wartość pKa. Nasuwa się tu wniosek, że im mniejsza jest wartość pKa, tym mocniejszy jest kwas, więc tym mocniej on dysocjuje. A co za tym idzie, tym bardziej kwaśny odczyn roztworu. Rozwiążmy zadanie. Oblicz pH octu winnego, który jest roztworem kwasu octowego o stężeniu 1 mol na decymetr sześcienny. W tego typu zadaniach powinniśmy zapisać równanie dysocjacji kwasu etanowego, czyli kwasu octowego w wodzie. 1 mol kwasu etanowego reaguje z wodą, w wyniku czego powstaje anion etanianowy i kation hydroniowy. Załóżmy, że reakcja przebiega w stałej temperaturze. Z stechiometrii reakcji wynika, iż jeśli by dysocjacja zachodziła w 100%, to z 1 mola cząsteczek kwasu otrzymalibyśmy 1 mol kationów hydroniowych i 1 mol anionów etanianowych. Jednak mamy tu do czynienia ze słabym kwasem, więc nie dysocjuje on w 100%. Stała dysocjacji tego kwasu wynosi 1,8 razy 10 do minus 5. W treści zadania podane jest, że stężenie początkowe kwasu wynosiło 1 mol na decymetr sześcienny. Stężenie początkowe to nic innego jak stężenie substancji przed zajściem pożądanej reakcji. Więc w tym przypadku jest to stężenie kwasu, który nie zdołał jeszcze w ogóle ulec reakcji dysocjacji. Wyrażenie na stałą dysocjację w naszym przypadku wygląda następująco.
Stała dysocjacji równa jest stężeniu jonów etanianowych, czyli jonów octanowych, razy stężenie jonów hydroniowych, podzielone przez stężenie cząstek kwasu, który nie zdysocjował. Aby móc obliczyć pH roztworu i wiedząc, że wzór na pH wynosi ujemny logarytm ze stężenia jonów hydroniowych, musimy poznać stężenie cząstek zdysocjowanych. Możemy zrobić to tak jak w poprzednim nagraniu, czyli na podstawie wyrażenia na stałą dysocjację. Z drugiej jednak strony możemy zastanowić się, ile w naszym przypadku wynosić będzie stopień dysocjacji i na jego podstawie wyliczyć stężenie cząstek zdysocjowanych. Stopień dysocjacji jest to stosunek stężenia cząstek zdysocjowanych do stężenia cząstek wprowadzonych do roztworu. Zobacz, wystarczy to wyrażenie pomnożyć obustronnie przez stężenie początkowe, w naszym przypadku przez stężenie kwasu etanowego i otrzymamy wyrażenie, na podstawie którego będziemy mogli obliczyć stężenie cząstek zdysocjowanych, czyli stężenie jonów hydroniowych. Cz równe jest alfa razy C0. Teraz tylko pojawia się kolejne pytanie. Na jakiej podstawie możemy obliczyć stopień dysocjacji? Otóż istnieje pewna zależność między stałą a stopniem dysocjacji elektrolitycznej. Tą zależność opisuje prawo rozcieńczeń Ostwalda. Jeśli w jednym decymetrze sześciennym roztworu znajduje się jakieś stężenie słabego elektrolitu, w naszym przypadku kwasu octowego o stopniu dysocjacji alfa, to stężenie moli poszczególnych jonów w roztworze wynosi. Stężenie anionów etanianowych równe jest stężeniu kationów hydroniowych, co równe jest stężeniu początkowemu razy stopień dysocjacji. Natomiast stężenie cząstek niezdysocjowanych wynosi C0 odjąć Cz, czyli C0 odjąć Cz razy alfa. Co daje nam? C0 otwieramy nawias 1 minus alfa. Zamykamy nawias. Po podstawieniu wyliczonych stężeń do wyrażenia na stałą dysocjację elektrolitycznej kwasu octowego otrzymuje się matematyczne przedstawienie prawa rozcieńczeń Ostwalda. Stała dysocjacji równa jest stężenie początkowe razy stopień dysocjacji razy stężenie początkowe razy stopień dysocjacji dzielone przez stężenie początkowe, otwieramy nawias, 1 minus stopień dysocjacji, zamykamy nawias. W takim razie stała dysocjacji równa jest stopień dysocjacji do kwadratu razy stężenie początkowe dzielone przez 1 minus stopień dysocjacji. Jeśli iloczyn C0 przez Ka jest większy bądź równy 400, albo też stopień dysocjacji jest mniejszy bądź równy 5%, wtedy wartość 1 minus stopień dysocjacji jest w przybliżeniu równa 1. Więc możemy stosować uproszczone wyrażenie. Ka równe jest stopień dysocjacji do kwadratu razy C0. Obliczmy, ile w naszym przypadku wynosi wartość C0 przez Ka. W przypadku kwasu octowego użytego w naszym zadaniu mamy C0 równe 1 mol na decymetr sześcienny dzielone przez Ka, czyli 1,8 razy 10 do minus 5, co daje nam około 55556. Więc możemy użyć uproszczonego wzoru przedstawiającego prawo rozcieńczeń Ostwalda. Przekształćmy ten wzór tak, aby posłużył on nam do obliczenia stopnia dysocjacji. Stopień dysocjacji równa się pierwiastek kwadratowy z Ka dzielone przez C0. W takim razie stężenie cząstek zdysocjowanych, czyli stężenie jonów hydroniowych, równe jest C0 razy stopień dysocjacji, czyli C0 razy pierwiastek kwadratowy ze stałej dysocjacji dzielonej przez stężenie początkowe. A to równa się Ka razy stężenie początkowe do kwadratu dzielone przez stężenie początkowe i to oczywiście wszystko pod pierwiastkiem kwadratowym. C0 możemy skrócić i otrzymujemy, że stężenie cząstek zdysocjowanych równe jest pierwiastek kwadratowy ze stałej dysocjacji reakcji razy stężenie początkowe.
W takim razie stężenie jonów hydroniowych równe jest pierwiastek kwadratowy z 1,8 razy 10 do minus 5 razy 1, co daje nam 4000 mol na decymetr sześcienny. W takim razie pH naszego roztworu to ujemny logarytm ze stężenia jonów hydroniowych. Więc pH naszego roztworu wynosi ujemny logarytm z 4000, co w przybliżeniu wynosi 2,4. Odpowiedź na pytanie postawione w zadaniu brzmi: pH roztworu octu winnego wynosi 2,4.